Siemaneczko widzowie, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy oczywiście z Karolem i z Janiną. Siema. I widzowie, dziękujemy, że napisaliście w komentarzu pod Karola odcinkiem na jego nowym kanale, że możemy zrobić jeden taki dosyć dobry myk. Wy napiszcie hashtag kasa wam przed testem ducha do tego komentarza. I teraz panowie tak, wyskakiwać z siana. Znowu muszę was okradać niestety. Mamy 296 tysięcy, to jest konto firmowe, bo ja zakładam grę po prostu i chłopaki mają też swój budżet. I zaraz no i zobaczycie właśnie, ile nasza firma będzie miała pieniędzy. Kurde, że my o tym nie wiedzieliśmy, nie? No ja właśnie o tym wiedziałem kiedyś, tylko ja zapomniałem, wiesz, no bo 140 tysięcy dostałem od poszło? Kogo? Ode mnie. To czekaj, ja ci wszystko przeleję też, dwa się. Tak, tak. Dobra, wpłaciło ci? Dalej mam 296 tysięcy. Ale pieniądze poprzyjmowałem. I teraz tak, profil. A bo ja muszę chyba też na firmówkę przelać, czekaj. Finanse. A gdzie wy to macie? Przelew pieniężny. Tak, 328 miałam obecny stan konta i dziad but jest 296. Dobra, czyli wszystko się zgadza. 328, 275. Bo ja jakby nie mogę bezpośrednio na firmę, tylko na ciebie. Płać. Ja też do ciebie. Mamy panowie 600 tysięcy złotych. Oh, yeah. Dobra, ja bym sobie wszedł w sklep od razu na start. I teraz tak, wy też wejdźcie i zobaczymy co potrzebujemy, no. Bo ostatnio o tym gadaliśmy, że ciężarówkę, no nie, tego DAFA. No, wywrotkę. Ona była tak najbardziej przydatna. No, nie? Ten Dawik, on kosztuje 120 tysięcy, no to kupię. Mamy pierwszą maszynę, widzowie. Z dalszych rzeczy, co na, ty, jak my tak zarabiamy, to my to firmę na pewno sobie fajnie rozwiniemy. Myślicie, że buldożer to jest dobra inwestycja? Buldożer? Czy koparka? Nie, koparka to nie, koparkę to na pewno nie, bo koparka okazyjnie będziemy jej tak używać. Ja to bym kupił, nie? Kurde, spych taki. Ale od kata ten, tak? Tylko ten jakiś taki największy, tylko właśnie nie wiem, czy ten równiarkę, czy tylko bardziej spych. Nie, spychacz, nie, spychacz chyba. Ale słuchaj, Michał, no? Spycharkę, to dawaj może kupimy nie tego kata, tego największego, no? Tylko tą z tym, żeby ona się skręcała, żeby ten lemierz się skręcał na boki. No może w sumie tak, no to będzie lepsze. Czyli równiarkę. Tą... Nie, nie, spychar, nie, tylko tą LH na przykład. Którą ty mówisz? LH. Jaką nie... LH? No jest tutaj jakaś LHPR76. Lechner jakiś. Ja powiem wam tak. No ta ja nie... żółta w spycharkach. Są trzy spycharki. I ta po środku. Kliknijcie sobie F i pójdźcie na spycharki. Sortowanie według producenta? Pojazd serwisowy, naczepy, dobra, czekaj. Pojazdy, wywrotki, ciągniki, naczepy, naczepy. Spycharki. Koparki, spycharki. No, no i zobacz, i ta po środku LH. LH. Ja bym to a, LHPR 736, no. Tak szczerze ja też bym albo tą, albo tego case'a. Bo ten case to taki dziadowski wygląda i on jest dużo tańszy, on taki jak badziewie takie, to już lepiej o tą LH wziąć. No, bo ten case, no, case tak tanio lepiej wygląda, nie? No, to co, LH bierzemy? Dobra, bierzemy. Tylko później nam nie będzie dopasować do firmy, bo bardzo dużo rzeczy mamy z tego, z kata na przykład można. To nic. Ale to dobra, jest skrętne to... faktycznie? Czy to będzie tak, w tej samej zastosowaniu? Nie, to jest skrętne, nawet widzisz, masz, chociaż... No ja wątpię, że to będzie skrętne. Mi się zdaje, że one wszystkie działają na tej samej zasadzie, bo nie, tu masz na sztywnych tych ramieniach. Nie, case na pewno ma skrętne chyba. A ten to... ciekawe, co? Dobra, to może kupmy tego największego i wypożyczymy tamtego, żeby się przekonać. Tak? No nie wiem, ja bym kupił i tak mimo wszystko LH. Ja też bym kupił LH. Bo to jest to... Dobra. No nie. Kupujemy LH. Zostało na 259 tysięcy. I teraz tak, nie według sortowania, tylko ja chcę kompletnie wszystko. I musimy sobie jeszcze kupić... Ej, ale tak szczerze myślisz, że jeszcze coś kupować, bo 250 koła nam zostało. A popatrz, a jak będzie trzeba żwir kupić czy coś? Nie, co? Dobra, na razie bym odpuścił. No, ja bym odpuścił, Michał, żeby to było trochę... Bo jak bierzemy było... dobre zlecenie, no to wiecie, to potrzebna nam kasa też, nie? No tak, tylko wiesz co, jakbyśmy na przykład żwir wozili, to można było kupić drugiego DAFA za 120 tysięcy. Zostanie nam ponad 100 tysięcy. I byśmy mieli flotę ciężarówek już. Na razie może poczekajmy. Dobra, to na razie tyle wystarczy, w każdym bądź razie. No bo czekaj, i a, jeszcze ważna rzecz, te trzeba poddawać, bo te co są wypożyczone, to i do niczego nam nie są potrzebne. Dobra, na przykład zajebiście. To zwróć. Dobra, spychacz można, mamy swój, to zwróć. Można tym w lewo i w prawo machać, to super. Czyli dobrze tym... wzięliśmy tego LH. Tak? Lieberher. Ale jaja robisz czy naprawdę? Nie, mo... co? Jaja robisz czy naprawdę można? Nie, można, serio. Dobra, czyli w każdym razie robimy, widzowie, dzisiaj kampanię, energia odnawialna i...
Śmiecący mieszkańcy. To sobie zaczniemy. Tutaj będzie nam potrzebny, tak, dźwig, ten taki, wiesz, żeby dostarczać materiały. Wywrotka, no to będzie. Walec mamy, to nie będziemy oddawać. Układarka też. A, czyli to jest takie zlecenie, no nie, jakieś mega trudne. Układarka nie jest oddana? Układarka chyba jest oddana, wiesz. No lipa. Dobra, to ja wezmę ten walec od razu tam. Dobra, ja lecę od razu tym tematem, bo i tak trzeba będzie pojechać na pewno po jakieś tam rzeczy. Dobra, ja na razie w tamto miejsce, a gdzie są w ogóle tutaj miejsca takie bardziej docelowe, żeby coś sobie kupić? Ej, to co, ja już może pogadam z to kierowniczko, co? Żeby dobra, nieodkryte miejsce, nieodkryte miejsce. Ja pojadę tam blisko, żeby odkryć w ogóle to miejsce, bo nie wiem, co tam widzowie jest, a na pewno są na tej mapie dwa sklepy, gdzie można kupować sobie no, różnego rodzaju rzeczy, czyli te takie palety czy coś takiego. Tu będzie dobra robota, tylko nie wiem, pewnie szybka robota. Ja nie będę brał udziału w tej pogadance. Ja też. Bo te pogadanki są nudne strasznie, tam nie ma widzowie ani nic ciekawego, nic. Poprzedni odcinek zrobił fajny wynik, bo tam 7 koła wyświetleń praktycznie u mnie. U ciebie, Karol? U mnie? Wiesz co, zaraz sprawdzę. Zobacz. I ciekawe, no dzisiaj też się nagrywamy, widzowie, to u Kuby nie ma odcinka, także też ciężko powiedzieć. A u ciebie o której będzie dzisiaj? O 15, no za 10 minut. Za 10 minut, to widzowie, podczas odcinka wam zobaczymy najbliżej reakcję na pierwsze jakieś tam wyświetlenia, prawda? 3,5 tysiąca, to jest nie. 3,5 koła, no. Na nowy kanał. No ale to na nowym kanale, to wiesz. Tak. Dobrze jest, widzowie, dziękuję. A słuchajcie, bo tu jest teraz pierwszy etap, to jest te oczyść teren. To jest kwestia zebrania gazet jakichś czy coś, to ja to może będę robić, co? A to jak to się robi? Czekaj, ja chcę zobaczyć, jak to wygląda. Ja zaraz będę u ciebie. Dobra, dzięki. Ale to po prostu się klikło, wiesz, tylko się kolego. Klikło to samo jakby. Wiem. Dobra, czekaj, tutaj jest już potrzebne ten wysięgnik. Żeby nie było, to we dwójkę popełniliśmy to w tym samym. Aha, dobra. Czekaj, nie, tu trzeba inaczej się ustawić, wiecie, bo tutaj kurde będzie lipa. Wiesz co, ja nie wiem, czy ty będziesz tak tym sięgał dobrze. Jak się ustawię właśnie bokiem, myślisz? Popatrz, to normalnie można unieść, widzisz to? Znaczy, ale to tak? Tylko... A no? Odwróć ładunek. Oj, kurde! Tak... Może spychem bym to? Co ty zrobiłeś? Nie wiem, że to spychaczem dasz radę, czekaj. Ja zrobiłem? Wiesz, co ja zrobiłem? Bo tepnąłem się, bo myślałem, że na to się rozkłada, ale jednak się na to nie rozkłada. Tak szczerze, to ciężko będzie, kurde, tym. Co? Nie, daj. Ile my mamy zarobić złapiesz za to? 200 ponad tysięcy. Ty, no to takie dobre pieniądze. A tu nie ma jakichś dużych wydatków, no trzeba tą układarkę tak naprawdę wynająć. Ale, ty, ale zobacz, tu asfaltu tu kawałek pójdzie tylko, nie? Tak, tutaj nie będą duże kwoty. No to naprawdę, no tutaj no... Dobra, i spróbuj jakoś tu może z tej strony. Czy to się rozkładało? Bo kurde, gramy w tego farminga i w to i ja tak trochę... Przytrzymujesz F-kę. A, czyli dobra, to już wszystko wiem. Dobre. Ciekawe, czy to tak sięgnie aż do tych tutaj, o. No zobaczymy, najwyżej będziemy się prze... czego to tak jest? A, musi się rozłożyć najpierw, dobra. Sięgnie, bo to ma wysuwane jeszcze te ramię, wiesz? Tak, to jest dosyć dalekie, Karol, wiesz? Dobra. Zobacz, jak ja ostatnio te skały zdejmowałem przecież z takiej odległości. Tak. Tylko nie wiem, czy ty nie wypieprzysz tego, bo to takie kawały to raczej ciężkie są, to asfalt to... Ciekawe, co tam pokazywało w zleceniu, czy to jest potrzebny faktycznie dźwig do tego, czy jednak kurde, to jest słup... O kurde. Nie przesuniesz, co? Nie. Tak to nie pójdzie. Dobra. Łapie. O, dobra. Ale dobrze kupiliśmy tego Libera, kurde, i on ma dwa... No dobrze. On ma trzy te kolce z tyłu, a nie jeden tak jak ten kat. Tak? No. Ale on się mniejszy wydaje ogólnie, no nie? Mniejszy, ale ma trzy te kurde kolce. No to właśnie ja wam o tym mówiłem, że... On jest że lepszy, ten... dużo. No. Ten kat to mi tak nie pasował. No to ja właśnie nim całą budowę wtedy robiłem, tymo. Liberem. No, on fajny. Na pewno też trzeba patrzeć pod to... Sięga. Co? Na pewno też trzeba patrzeć po to, żeby na mnie turkach później te rzeczy ładnie wyglądały. Oho, koniec sięgania. Także to trzeba odłożyć. Te mniejsze to chyba tutaj dostanę, ale to chyba na dwie strony. A, tam to też patrzcie jak daleko jest, dobra. Kurczę, to nie. Będzie problem chyba, żeby to zrobić dobrze. Jakbyśmy mieli dwa te takie do transportu. Oho, a da się to przechylić czy nie? Czekaj, spróbuję. No nic, panowie, trzeba to inaczej zrobić. Trzeba z drugiej strony. Tylko żebyś teraz pójdziesz z drugiej strony, do tego nie sięgniesz znowu. Chyba... No właśnie. Podjadę jak najbliżej się tylko da, wiesz, bo tutaj... I tu się... Jak najbliżej wyrwy, nie? No. Najlepiej tamty było, co? Zobacz, jakbyś tak tutaj stanął, gdzie ja teraz jestem, popatrz. O, skład budowy odkryto! Ktoś odkrył skład budowy.
Ja ty, bo tu jest, tu jest jakiś tak, tu będziemy mieli bardzo blisko teraz dowożenia, bo to są dwa, wiesz, dwa na całej mapie. Ale ja, nie wiem, co by miało być szybkie zlecenie, ale powiem wam, że to ład budowlany, no tak. No bo wiesz, to z racji na to nie chyba, że na razie jesteśmy ograniczeni sprzętowo, tak, nie? Tak, tutaj nic nie zrobisz praktycznie, teraz we dwóch, żeby robić coś, to co? No. Wy tylko możecie patrzeć. No bo można no, teoretycznie wynajmować, ale szkoda tracić hajs, nie? No tak, no. Chociaż patrzę na nas budżet, to... Ha! Mamy pieniążki. No już znaczy, żeś wiecie roztrząsał, żeś moją i Karola wypłacał. No tak, ale układarkę i tak możecie już wziąć w sumie, no bo jak ona i tak będzie potrzebna, czy nawet po asfalt, żeby ktoś pojechał, to zawsze będzie później szybciej, no nie? Tylko czekaj, najpierw tutaj będzie... No dobra, to... Zobaczcie w ogóle, co jest w zleceniu jako tak początkowo, no nie? Żwir. No to bierzcie naszą ciężarówkę, co kupiliśmy i po żwir. Kupiliśmy tę ciężarówkę w końcu? Tak, tak, ciężarówka jest skupiona. Dafik. Dobra, to weź Karol tego Dafa, napełnij go żwirem, a ja pójdę po ten... Wynajmę... Kurde, jak to odleciało, widzieliście? A ja wynajmę to do kładzenia asfaltu, dobra? Idzie jechać po żwir? Ach, tu też no. Nie załapię. No? Ja po żwirowni. Gdzie? Do co? Do żwirowni normalnie. Tam gdzie sprzedawałeś, pamiętasz? Tak, gdzie ziemię kradliśmy i w ogóle. Dobra, tylko muszę sobie tam zaznaczyć. Albo się tepnę. No to i tak jest czas, to teraz szkoda pieniędzy tak naprawdę na te panie, no nie? 150 tylko. Chłopaki, tu normalnie można asfalt zrywać? No jak no nie? Tak, jest fryzarka. No właśnie teraz patrzcie. To jest do jakiejś zlecenia, na pewno to będzie fajne. No ale ten Dafik to już potężny. Kurde, najgorsze, że ja nie wiem, czy ja będę w stanie to podpiąć, byście musieli jakoś mi to zrzucić, da się tego zrzucić. Dobra, i żwir, tak? Żwir? Tak, A ile tego żwiru? Nie wiem, daj całą. Całą? No. Tak. Nie drogi. Bo tutaj głęboka jest ta dziura, ja nie wiem, tu pewnie trzeba będzie walnia tego rozsypać. Kurde, jest problem. Czemu? Bo to mi wleciało normalnie na ten, nie mogę tego podczepić teraz. O Jezus, dzieci, ile pieniędzy. Dzieci wleciało. No widzisz, ja nie mogę tego podczepić w ogóle. O kurde, a poczekaj. Wiecie co, ja się tepnę widzowie na drogę. Nie, czekaj, no. czekaj. A jak burtę otworzysz, poleci? Dupa. Wiesz co? A z tym jo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 j
Boże, żeby to się nie powiesiło. Tylko Boże, żeby to się przewróciło w ogóle tak dobrze, a nie do góry nogami, bo jak do góry nogami się znowu zrobi, to będzie problem. O! Teraz jest okej. Kurda, dzięki Bogu, że to nie poleciało gdzieś w kosmos. Tak, bo czasami są takie błędy. No. Nam kiedyś zbrakło coś do budowy, jak się bawiliśmy z Matim. I widzisz, wtedy byśmy musieli, kurczę, skipnąć jakby ten proces. Tak, tak, i byśmy siana już nie dostali za to. No. No a jednak połowę roboty zrobiłeś. No. Zasuwam. Dobra, a, czekaj, co tu... A asfalt się bierze na żwirowni, nie? Tak, weź Kuba jeszcze zobacz tu, jak to wygląda z tym jednym kawałkiem. Ja bym go od razu wziął i położył, tylko też nie wiem, czy on nie jest do góry nogami. Poczekaj, bo ja na żwirowni jestem tepnięty tym asfaltownikiem. A jak ty to robiłeś, że podchodziłeś, to się samo robiło? G. Aha, dobra, czekaj, ja zaraz widzowie to poprawię, jeżeli się to uda w ogóle. A, odwróć ładunek, dobra. Czyli działa to na tej zasadzie. Tamte nie wiem, jak to wygląda sprawa, na razie sobie odpuścimy. Ty Karol, jedziesz już, to nie? No, zaraz będę. A widzicie, wspiorniki są zablokowane, czyli tego nie da się tak prosto ustawić byle gdzie, no. To musi stać w dobrych miejscach. No myślałem, że to będzie inaczej działać, a tutaj pójdzie, czy szerokościowo też jest za ten? Powinno chyba pójść. Nie, tu jest już git, tu jest już git, tu gdzie ma dostęp do asfaltu, czyli fajnie jest ta gra zrobiona pod względem takim realistycznym, bo to naprawdę to jest spoko rozwiązanie. Nie, akurat ta gierka fajna, fajna, żeby sobie pograć, czasami sobie wiadomo jakieś niedoskonałości. No. Ale to i kurde w każdym. Ale tak, no masz, tak wszędzie. Było i lepiej nic. Ludzie też niektórzy sobie dorobieli, zresztą i żyją. I żyją, no. Jako tako. A, bo tu dwa kawałki, bo tu jeden ten ciekawy. No, bo tamten jeszcze uciekł tak daleko, ale ja to zaraz złapię. Chłopaki, ja już zdążyłem 6 na godzinę przyjechać z asfaltem. 10 km, a wy jeszcze nie pozbieraliście? Myślisz, że takie proste, jak się wydaje? Panie, tu roboty od cholery, to kurde... Panie, my mamy od godziny płacone, a nie... Znaczy wy macie, ja w sobie mam za zlecenie. My to mamy pieniądze zabierane. Tak. Ja niedługo tu rzucam to robotę tutaj. Pamiętajcie, że to wszystko idzie na rozwój firmy i nowego Maybacha.
Ta firma to się zaraz się cofa. Dobry, Aitera tutaj! No. Słuchajcie, jak będziecie tak ciężko pracować przez ten rok jak w tamtym, to być może będę miał nowego Maybacha. Tak. A wy nie będziecie mieli znowu nic. Ja ze żwirem wjeżdżam już powoli. Czekaj, jakby tu majster jeszcze może się pomyli, to... Dobra. Mamy zrobione, trzeba oczyścić obszar. Na razie to ty musisz wyjechać z tym żwirem. Tak. Koliga. To jest cały odcinek. Na prawe zjedź. Tej drogi, tak. Koliga. Ty, a to my może mamy zerwać ten... A, to nie, to już zerwamy. Dostarcz i rozładuj żwir, nie? Bo to chyba od podstaw idzie, wiesz? Dobra. Ja już lecę, widzowie, do tego, do... Dostarcz i rozładuj. Pełna... Co? Jaka pełna profeska na awaryjnych tu podjeżdża. Nie, już tu wszystkiego nie trzeba będzie. Jak się jeździ tym DAF-em? Dobrze. Dobrze, dobrze, kolega. Ty, spoko to wygląda. Że to szef firmy dał tu jakiemuś petowi zwykłemu kierować nowym samochodem, dla mnie to jest dziwne. A, bo kolega. Ty to wziąłeś od kata, to jest gówniana, bo ona nie ma kabiny, to w deszczu nie można robić. Poważnie? Znaczy, no można robić to, nie? Ale w prawdziwym życiu byś ten, mógł to, nie? Ty, ale... Ty, to... i ona ma dwie strony do kierowania. Na budowie to się nie patrzy na takie rzeczy. Dobra, oczyś nie, plac budowy. Czego tyle, jest tyle, bo marnujesz. To się nie, później sprzeda. To nie, no to nie, no potrącę ci to, no. Wysypał dwa razy tyle, co trzeba było, nie? Ileż można, no to Boże drogi. Ja pierdzielę, rzucam tu robotę, ludzie! A w żwirowni przecież przyjmą to z powrotem, no chłopie, coś ty narobił najlepszego. Ludzie, ej, musimy mieć dwa walce też. Ej, musimy sobie kupić dwa walce. Ogarnij ubijarkę do asfaltu, walec do asfaltu. No. Oj, nie. Mało roboty jest tym walcem. No to, ale nie mamy, rozumiesz, czy nie? Ale to mam wypożyczyć, czy mam kupić? Nie, wypożycz! Za kieszonkowe kup. Człowieku, ja mam tyle siana, że nie masz pojęcia. W stotole chyba. I nawet tego nie ma. Ja pierdzielę, widzowie. Dobra, do asfaltu. Ej, jutro można było zrealizować ten pomysł z tym, z setką na start bez śniadania do roboty. Oho, jestem można, no. Jak będziemy rano nagrywać. Tylko jeszcze muszę... To jest zajebisty plan. Kierowniczkę jeszcze muszę jakoś przekonać do tego, że to jest idealny pomysł. Tak? Jak kierownik się zgadza, szef właściciel, to wiesz. Ja się na to zgadzam. No ale popatrz, jak ten asfalt paruje mi tutaj. No ale to fajnie wygląda, bo on, wiesz, zawsze gorący. Muszę odjechać trochę. Oj, sorry. Chociaż ja i tak, to chyba już przejadę w tamtą stronę. Nie wiem, czy to nie zaliczy całkowicie, że będzie stuwa. Tak, zaliczy. Ty, ale patrz trochę, zrobiliśmy 16%, a takie zlecenie się bardzo, ale to bardzo szybkie wydawało. Ty, a to co, to tutaj może jeszcze coś bardziej zaawansowane jest? Poczekaj, bo tu będzie... Może. Tak. Ciekawe, co tu... Ale, bo tu inżynieria dróg, budowa dróg, naprawa dróg i akceptacja planu budowy. Nie wiem, dobra, zobaczymy, no. Może teraz, jak ty ten żwir ubijesz, to... To już poleci, no nie? No bo to jest jakby ten etap, gdzie jeszcze żwir był nasypywany, rozgarniany. To wiesz, to jeszcze procenty są nienaliczone. Myślę, że na tym teraz, jak to zakończysz, to etap dużo nabije. Stuwa. No i wyjeżdża trawę. Czekaj, odjadę. Co, chcesz ty tym asfaltownikiem zrobić? No tak chcesz, ja robiłem wcześniej u Karola. Twój postęp, gracz zwiększa, o, mam nowy poziom. No ale zbuduj drogę. Sumie. Wiesz co, byś to rozłożył ładnie, tylko tak idealnie to dopasuj, bo to chyba i tak na raz nie no, pójdzie. A powiedz mi, może i na raz. Bo ja nie wiem. Podewką wszystko, a, wiesz? Dobra, mam. Uuu, popatrz! O, tu jest nawet ta linia, widzisz? Ale to i tak jest nie do tego. Dobra, źle stoisz. Ale ja to, nie wiem, czy tego tak. Kuba na raz nie weźmiesz. Myślisz? Myślę, spróbuj, że nie. Spróbuj. Jeżeli to rozlewa idealnie do tego, kładzie ten asfalt, to myślę, że będzie spoko opcja. Żeby chociaż spróbować. To i tak wiesz, jak te procenty działają, no nie? Dawaj. Taki mały walec wziąłeś? No nie, nasza firma słynie z... Aj. A przepraszam, fajny? Mały, ale taki ale swojski. To, ale mały, ale jary! Nie, ustaw się dobrze, będzie źle szło. Weź Kuba się ustaw. Bo tu później szerokościowo nie złapie. Dobra, stańmy no widzowie, tak to ja zrobię sobie miniaturkę. Dobra panowie, działamy dalej. Tutaj widzowie zrobiliśmy delikatny myk, żeby to wyglądało jak w prawdziwym życiu. Bo ogólnie w prawdziwym życiu, jeżeli ktoś z was układał kiedykolwiek asfalt, albo na przykład tak jak mój tata robi to, no to widzowie, ja wiem jak to wygląda, bo miałem z tym do czynienia po prostu. Tak, to ciężarówkę... robi na drogach?
No, tą maszyną właśnie, ugonarką. O! Co ty gadasz? No, jak byłem mały, zawsze na drogi jeździłem, jak byłem w pobliżu na cały dzień, no nie? Ciężarówkami jeździłem. Zawsze, słuchaj, ja jak byłem mały, nawet miałem taką zabawkę jak to. Ja też. Karol, ty też miałem. Ja też miałem. No. Tylko ja miałem chyba tą zieloną właśnie. Zielona, i kurde, to była moja ulubiona maszyna, nie? I walec też miałem. I to z tej takiej, wiesz, tej firmy, co takie, i traktory, Bruder chyba, to taka dobra. Bruder, tak, no. To my też tego mieliśmy pełno. Fajny wypożyczyłem. Do ubijania? Oj, no taki. Oj. Kurde, mały, ale zwinny. Muszę was zawieść, bo jest 91%, ale mi się asfalt skończył. Więc muszę kupić. No, a doładowałeś ile tego asfaltu wtedy? Full. Aha. No. To doładuj tak. Ale to nie da się procentowo, to najlepiej by było naładować, bo zmarnujemy dużo asfaltu, no nie? No do 9% właśnie, to tylko jest... to już. Bo. Trzeba było wydać jeszcze więcej pieniędzy i kupić widzowie ten. To dowożenie asfaltu, tą ciężarówkę taką specjalną. No. Może zainwestujmy w to. Teraz? No. Że teraz kupić to? Tylko nie wiem, czy nie lepiej zbierać taką parkę. No właśnie. Ja bym pozbierał, a tak szczerze, to teraz bym to uzupełnił po prostu. Dobra, uzupełnij to, mam nadzieję, nie będzie może jakichś dużych strat z tego. Poczekaj, na pełni. Brakuje autoryzacji dla tej operacji, proszę skontaktuj się z odpowiednim personelem. To weź personel, zobacz. Dobra. Walcuj. Walcuj, Karol. A ja idę, widzowie, tak zwykle szefa wołają jak największe problemy, noż. dobra. Uzupełnij. 7800, co prawda wydaliśmy widzowie od groma pieniędzy, ale trudno się mówi. Ty, zwróć się. Nie szkodzi, to akurat nie szkodzi. Ale pomyśl sobie, że jeden tutaj pracownik przy głupy żwiru wysypał dwa razy tyle, ile trzeba, nie? Człowieku! To właśnie, no ale to też prawda, to akurat jest... Karol dzisiaj, widzowie, nie dostanie pensji i to od razu z Kubą zarządziliśmy. To a Kuba, ty będziesz kierownikiem, ty będziesz kierownikiem. A co z tego kierownika, jak ja też pensji nie dostanę? Ale lubisz tą pracę. Jak się ktoś zapyta, to będę mógł powiedzieć, że ja tu kierownik. Nie, Kuba, ty możesz być kierownikiem, bo... No patrz, jak on tym walcem jeździ, no ja już nie mogę stąd na tej budowie. Bo ja tu robię z przymusu, nie z pasji, tak jak wy na budowie. Ja chciałem być fryzjerem. Tak? A nie, możesz też obciąć, jak chcesz, ale za darmo. Chciałem być fryzjerem, nie budowlańcem. Dawaj, ja tu kierowniczym okiem zerkam, dawaj, dobrze. Co to się stało? Uuu, samo ułożyło do końca już. Dobra, wiesz co, jak to i tak nie jest nasze, ja sobie to sprzedam za 2900 i od razu można to oddać chyba układarkę. Albo czekaj, może ci coś jeszcze przyda? Raczej nie. Ty, to tak w sumie źle nie wyszliśmy na tym asfalcie, nie? No. No dobra, trzeba to powyłączać. Na tym, jak Zabłocki na mydle. A tak szczerze, słuchaj. Taniej byśmy nie wyszli na teleporcie, bo to daleko, to ponad tak, tak. Teleport, nie? Ile? Ponad tysiaka, 1000. O kurde. Ja tu przyrodę schapnę. Szkoda, że troszkę znać na ubijanie. Szkoda, że tu garściami nie da się tłuc. I widzisz, Kuba, bez uprawnień zatrudniłem pracownika i patrz, jak se daje radę tym walcem, widzisz? No, ale zobacz. Co prawda pół jedzie po płocie, a pół... Tak, a pół po asfalcie, no ale trochę robi chociaż. Ale to przez to, że on od godziny ma. Uprawnienia są potrzebne, ludzie. Ludzie, kto to nie jest matura, że do pracy żadnej się bez matury nie dostaniesz, prawda? Dlatego ja zawsze powtarzam. Ludzie, uczcie się. Ja chcę później mieć wykwalifikowanych pracowników. Tak. To prawda. Co prawda bez doświadczenia, bo jak stracą czas na studia i naukę, to później skąd wziąć doświadczenie, to i tak ich nie przyjmiesz. Dobra, czekaj, bo tu już jest stuwa. Pół zabieraj tu. A tamto ja też jest na placu budowy, jeszcze łapie czego? Co? No o, to było maszynę. Bo rogiem stoi trochę. No weź tym środstwem. Aha, bo tu jakby ta część drogi też jest zaliczona podczas... Tak, tu coś będzie się chyba robić jeszcze. A my będziemy tu jeszcze tą część drogi naprawiać. Jak tak. Tak. O ja pierdziel, to dwie drogi będzie trzeba robić. Dobra, fajnie, bo 31 ja koła. Zerwij asfalt, wylej asfalt. Czyli jesteśmy debilami ogólnie, bo sprzedaliśmy asfalt. Dobrze, że układarki nie oddaliśmy. Dobra, widzę, my to wypożyczymy maszyny i przygotujemy to wszystko. Patrzcie, widzowie, kto ze mną jedzie! Siema! A szef to widział. Co? Gdzie pracownik śmieci wywalił? Zobacz. Nie. Zobacz. No co to, no to przecież później nie dostaniemy premii.
To nie ja, to tamten drugi. Zrywanie bezowy. Asfaltu jest wyłączone, to gdzie ja mam ten asfalt zrywać? Tutaj, opuszczamy! Aha, dobra, czyli ja muszę całościowo stać po prostu na tym. I dawaj, lecimy! Tu się da jakiś tym pomoc zapiąć? Chyba nie. Ale to fajnie wygląda, kurde, realistyczne. Patrz, jaka tu jest ładna ta teksturka. Ładne to jest, naprawdę, to jest rewelacja. Nie no, widzowie, naprawdę fajna gierka, nie? A nie taką jest zapaskę też miałem do zrywania asfaltu. Tak? No. A do tego ja nie miałem. Kurde, ale to drogie były te zabawki wtedy, jak masakra. Ja to jakbym miał dziecko, to bym kupował mu takie zabawki i bym filmy tworzył z tego. Dawaj, dawaj, podjedźmy. Dawaj, Maniuś! Ale popatrzcie, jak fajnie wygląda ta tekstura zerwanego tego asfaltu. No to jest do dupy zrobione, bo ja mogę dopiero tutaj to uruchamiać chyba. O, no teraz od początku poszło, dobra. No bo to chodzi o to, że nie możesz jakby zerwać, wiesz, tego asfaltu dobrego. Weź się ustaw idealnie. Tako, to zaraz zrobimy jeszcze jedną widzowi miniaturkę, bo nawet nie wiedziałem, że takie akcje dzisiaj będą. Jedź, jeszcze drzewa. Kurwa, to trzeba ustawić. Dobrze tu kieruję tym wszystkim. Panie Karolu, może pan ustawić tutaj ten układarkę tam na tamtym pasie startowym? Ale to musiałby pan się zatrzymać. Dobra. Ja wam nie chcę nic mówić, ale zobaczcie. Nowy asfalt wyleliśmy, no nie? No. On już po pan Karolu. Co? Ty! Karol, to już ty całkiem zły płat jej dostaniesz. Jak takie gówno można było zrobić? A kto asfalt to ubijał? A kto Boże drogi! Nieważne kto ubijał, ważne kto kładł. Słabe podłoże przygotował, słuchaj. Tak. Też dawał tu. Dobra, widzowie, robię miniaturkę. Jak myślicie, ile zarobimy za to? Ta ciężarówka, ona nie jest pełna, ale takie 3/4 jest. Ty, ja nie wiem, jak się zarabia za asfalt. No ja właśnie też nie mam pojęcia. Ciekawe, czy to jest, idzie więcej pieniędzy niż za ziemię, czy nie? No myślę, że więcej, ty. No bo asfalt to jest chyba część taka odnawialna, nie? W momencie, gdy jakby sprzedajesz to, on jest później przerabiany na ten asfalt, jakoś topiony czy coś, no nie? I on później jest z powrotem kładziony? Czy jak to jest? To oni zazwyczaj wyrzucają albo do kogoś na ten, na dróżki dają, wiesz? Tak? A to no. nie przerabiają tego w żaden sposób? No tego chyba drugi raz to nie idzie, bo to się jak stwardnieje, to nie wiem nawet. Aha, bo myślałem, że da się jakoś roztopić. 16 koła za to dostaliśmy! No, kurde! To ładnie! Nie, ale ja myślałem, że da się może jakoś roztopić, bo popatrz, na pewno widzieliście czasami, jak jest mocna temperatura duża, latem czy coś i tiry gdzieś jeżdżą, to normalnie do kół się przykleja asfalt. Tylko to no idzie, tak. to nie jest asfalt, to asfalt się nie przykleja ci. Tylko to są te skleiny, to są smoła. A mieliście kiedyś weźcie taką pełną smoły i w lecie się bawiliście tym? No kurde! No, to jest fajne! Wyleli smołę, a my pamiętam z kolegą wzięliśmy to do takich woreczków foliowych i do domu na rowerach wjeźliśmy i się po drodze wypierdzieliliśmy na rowerach i policja jechała i się pytała, przepraszam, bo coś wam tam pomóc, a my zestresowani, że my zapierdzieliliśmy smołę, myśleliśmy, że nas do więzienia za to dadzą. Ale oni tego do więzienia? Ale to co, policjanci zobaczyli, że się wywaliłeś? No rowerem. Tak? Bo oni akurat przyjeżdżali, widzieli i tam zatrzymali się i pytali się coś pomóc, czy coś się stało. A my wy wiecie, że to już jest koniec budowy. What? Jak ty ubijesz asfalt, to jest koniec budowy. No i o to właśnie chodzi. Zaraz będzie ubite. A wypłata? Ja już chyba do domu zawijam, pracownicy. A ja nie chcę nic mówić, ale od 200 tysięcy 10% to jest 20 koła, nie? Zdegraduje cię jednak do funkcji normalnego pracownika, bo firma nic nie zarobi. A 1% to 2000, więc poproszę. Dobrze. To ty nawet jako zwykły tutaj pracownik nieźle zarabiasz. Na co? Dwa koła dniówki to jest naprawdę to jest pieniądz. Mi 2000 dniówki starczy. Ale to zobacz, ile temu szyfunciowi zostaje. Ale to nie interesuje ważne, abym ja dobrze żył. Ale dwa koła dniówki, jakby tak żyć, to naprawdę. Zobacz, 20 dni miesiącu popracujesz i masz 40 koła. A co? No. Dobra, kierownik, idź tam z tym pogadaj. O, ja to drobne dostałem, 50 tysięcy, aby idę pogadał z Kostkiem. Dobra, z tą rudą zagadaj. Dobra. No widzowie, 347 tysięcy. I teraz pytanie, z jakim budżetem kończymy dzisiejszy odcinek? Musicie poprzelewać wszystko. Ja nic nie przelewam. Musimy albo nie musimy. Ja od razu mówię, ja umywam od tego ręce, ja nie przelewam. Poczekajcie, bo jeszcze pieniędzy nie dostaliśmy, musi rozmowa minąć. Ja dostałem.
Zdo nie pominął rozmowy jeszcze. Ja. Dla widza pokazuję. No kurde, nie zaakceptowałem waszych wypłat dla mnie. No i taki asfalt zrobiony, popękany od razu. Oj, no nie, to no i muszę 20 sekund teraz muszę czekać, żeby ci kolejny wypłat dokonać. No. A ty, Karol? Chyba już możesz. Nie, chyba nie. Nie, on to może, tylko nie chce. 60 tysięcy polskich złotych zarobiłem i muszę... Ile? 60? 375, tak? 60. Równo? Na 60 tysięcy przelałem. No. A to zostawiłeś. Dobrze wiedzieć. Dobra, dajmy sobie widzowie tak. Finanse, gdzie to jest firma? Finanse. Przelej pieniądze. 120. Nie, bo już myślałem, że serio mniej zarabiałem. Także kończymy dzisiejszy odcinek mordy z budżetem, prawie 470 tysięcy, także nowe nabytki zobaczycie też pewnie u chłopaków. Nara. Na raziko. Siemano.